Tytuł: Dziewczynka ze słonecznikami. Autor: Olga Boznańska. Rok powstania: 1891. Technika: pastel. Wymiary: 64 na 48 cm. Jest to niezwykle rzadkie dzieło w twórczości wybitnej malarki doby modernizmu. Boznańska malowała niemal wyłącznie obrazy olejne. Wyjątkowo tylko posługiwała się techniką pasteli, czyniąc to z wielką wirtuozerią. Pełen lekkości i wdzięku intymny portret powstały w Monachium stanowi zapowiedź niezwykle indywidualnego stylu artystki, który skrystalizował się właśnie w okresie monachijskim w latach 1886-1898. Na ten czas datuje się seria doskonałych portretów dziewczynek, a pastel należący do Zielonogórskiego Muzeum niejako zapoczątkował znakomitą plejadę dziecięcych wizerunków. Na neutralnym szarym tle artystka umieściła po piersie zamyślonej, jasnowłosej dziewczynki o dużych, wpatrzonych przed siebie brązowych oczach. Dziewczynka ubrana jest w czerwoną sukienkę z obszernym, plisowanym kołnierzem, który zakrywa jej ramiona. W drobnych dłoniach trzyma trzy słoneczniki o jasno-żółtych płatkach, ciemnozielonych łodygach i szerokich liściach. Kwiaty częściowo wypełniają pierwszy plan obrazu. Portret opracowano za pomocą miękkich, wibrujących, lekko roztartych śladów kredki. Kolorystyka portretu składa się z wąskiej gamy barw. Namalowane w odcieniach zgaszonej, ciepłej szarości tło kontrastuje z czerwienią sukni, żółcią płatków kwiatów oraz jasną, pastelową cerą. Światło w obrazie pada z lewej strony, otulając twarz dziewczynki rozbielonymi refleksami i podkreślając bladość jej cery. U dołu, po prawej stronie, artystka umieściła sygnaturę kreśloną zamaszystą, białą linią. Jest to wizerunek dziecięcy emanujący subtelnością i jednocześnie psychologiczną głębią, ujawniającą się w mimice twarzy, zaciśniętych ustach i szeroko otwartych oczach, sprawiających wrażenie nieobecnych i zamyślonych. Obraz jest przykładem operowania przez Boznańską efektem niedopowiedzenia i aluzji, dzięki którym malowane przez nią postacie stawały się zagadkowe i tajemnicze. Praca ta to nie tylko doskonałe studium portretowe, ale także symboliczny wizerunek rozterek duchowych pokolenia malarki. Olga Boznańska urodziła się w 1865 roku w Krakowie. Zmarła w 1940 w Paryżu. To wybitna polska malarka, tworząca w okresie młodej Polski. Od 1889 pracowała samodzielnie w Monachium, Berlinie, Wiedniu i Paryżu. Od 1898 roku na stałe mieszkała we francuskiej stolicy. Malowała głównie portrety, kwiaty, martwe natury i wnętrza. W obrazach Boznańskiej widać wpływ sztuki Maneta oraz Whistlera.